Gość Radia Lublin. 16 minut po godzinie 8. Iwona Kosior, witam Państwa serdecznie i witam naszego dzisiejszego gościa, którym jest ksiądz dr Tomasz Adamczyk z Katedry Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jaka jest kondycja duchowości Polaków i praktyk religijnych. Nawiążemy do niedawnych badań przeprowadzonych przez CBOS dotyczących spadku poziomu wiary religijnej, ale nawiążemy też do badań, które ksiądz doktor prywatnie w ramach swojej pracy naukowej także prowadził, badań dotyczących praktyk religijnych, przywiązania do wiary wśród osób młodych. Zacznijmy jednak od tych badań, które zostały przeprowadzone przez CBOS. Wynika z nich, że w latach 1992-2021 odnotowano poważny spadek poziomu wiary religijnej i pierwsza rzecz, która wychodzi, jak wysuwa się na pierwszy plan, oprócz bardzo gwałtownego spadku praktyk w wieku 18-24 lata, ten spadek wynosi z 69% do 23%. Chociaż do tego nawiążemy za chwilę. Najpierw chciałabym się skupić na tej kwestii, że ogólnie te praktyki religijne spadają szybciej w dużych miastach i szybciej wśród osób z wykształceniem wyższym. Co ksiądz wyczytuje z tych badań? Chciałbym na samym początku powiedzieć, że niektórzy wysuwają zastrzeżenie, że porównuje się wyniki badań z roku 1992 i z okresu, kiedy panuje pandemia. Natomiast od razu ja stawiam pytanie, czy jeżeli hipotetycznie byśmy założyli, że teraz nie ma pandemii związanej z koronawirusem, więcej choćby młodzieży chodziłoby regularnie do kościoła na msze święte. Śmiem wątpić. Być może niewielki był to wskaźnik, ale zmiany większej na pewno byśmy nie odnotowali. Natomiast na początku okresu transformacji, czyli w latach 90., nawet po śmierci Jana Pawła II, następował powolny spadek zarówno deklaracji wiary, jak i praktyk religijnych. Socjologowie nazywali to tak zwaną pełzającą sekularyzacją. Natomiast od roku już 2008 ten proces znacząco przyspiesza i wydaje się, że jest teraz w dużo większej skali, niż było to jeszcze kilka lat temu. A więc już nie możemy mówić o pełzającej sekularyzacji, a o zdecydowanie przyspieszającej. I to już jest znacząca zmiana, jeżeli analizujemy religijność społeczeństwa polskiego. A te zmiany są najbardziej widoczne akurat wśród młodzieży i w środowiskach wielkomiejskich. Ale myślę, że niedługo te procesy będą charakterystyczne także dla innych kategorii wiekowych i będą dostrzegalne także w innych obszarach naszego kraju. Rozwijmy w takim razie tę kwestię. Dlaczego tak się dzieje, że ta religijność spada i co możemy wywnioskować z tego, że jest to tak drastyczny spadek wśród osób młodych? Czy to jest zapowiedź już taka ostateczna przyszłości tego, że Polacy tak jak w kościołach zachodnich przestaną chodzić do kościoła? Odpowiedź jest złożona, bo jest bardzo wiele nakładających się procesów. Niewątpliwie pewnie słyszymy zdanie, że jesteśmy świadkami procesu sekularyzacji, a więc religia jest spychana do przestrzeni życia prywatnego. I przyznam, że jest to proces, który niewątpliwie ma miejsce, a więc religia traci na znaczeniu. Jeżeli przeprowadzaliśmy badania wśród wielu osób przez lata, to rodzina zawsze była największą wartością, ale religia była wśród tych wartości, które odgrywały znaczącą rolę w życiu Polaków. Obecnie ta sytuacja radykalnie się zmienia, inne wartości są bardziej kluczowe. Natomiast chciałbym powiedzieć, że oprócz jakby procesu sekularyzacji następuje proces także prywatyzacji. Coraz więcej osób kształtuje swoją religijność według własnego upodobania. Mówiąc tak bardzo kolokwialnie, traktujemy rynek religijny niczym supermarket,
gdzie wchodzimy i wybieramy sobie tylko te towary z życia religijnego, które nam odpowiadają. A więc jest to religijność jakby indywidualnie, subiektywistycznie kształtowana. Natomiast jeszcze jedno chciałbym tutaj dodać, że następuje proces deinstytucjonalizacji. To tak ładnie brzmi, ale on jest bardzo prosty i charakterystyczny. Żeby to zobrazować, odwołam się do swojego doświadczenia, kiedy byłem w Londynie. Społeczeństwo brytyjskie jest bardzo sekularyzowane. I zainteresowanie poszedłem na spotkanie z panią profesor z Uniwersytetu z Waszyngtonskiego. Była to psycholog i to spotkanie miało być w nurcie New Age. Moje pierwsze zdumienie, kiedy chcę wejść na miejsce spotkania, a tam jest kolejka na 300 metrów. Wchodzę do środka, a w spotkaniu uczestniczy tak wiele osób młodych, że muszą siedzieć na schodach, na podłodze. Co więcej, ci młodzi ludzie musieli zapłacić za wejście. To pokazuje, że potrzeby duchowe są obecne nawet w sekularyzowanym brytyjskim społeczeństwie. To znaczy, że jakby wartości duchowe dalej są obecne, ale ludzie przestają je realizować w Kościele katolickim. To jest ciekawa kwestia. Kwestia tego, na ile rozumiemy też pojęcie na przykład ateizmu. Do tego jeszcze wrócimy w naszej rozmowie, ale najpierw chciałabym jeszcze porozmawiać na temat badań, które ksiądz przeprowadził w ramach swojej jakby prywatnej pracy naukowej. Jakie były to badania i do jakich wniosków księdza doprowadziły? W ubiegłym roku przeprowadziłem badania dotyczące księży w opinii ludzi młodych. Od razu powiem, jak dzwoniłem do szkół, czyli do dyrekcji nauczycieli z prośbą o możliwość przeprowadzenia tych badań, to przede wszystkim słyszałem odpowiedź, że te wyniki mogą być bardzo negatywne dla księży i kościoła katolickiego. Kiedy jednak przeprowadziłem te badania, okazało się, że postawy młodzieży wobec jakby osób duchownych są bardzo zróżnicowane. Są bardzo krytyczne, ale też bardzo życzliwe. Co więcej, uważam, że młodzież ma bardzo jakby sensowne uwagi względem księży. To jest jakby pierwszy obszar. Drugi, z księdzem profesorem Januszem Mariańskim niedawno przeprowadziliśmy badania w jednym z miast w województwie lubelskich wśród maturzystów. I przyznam, że chociaż siedzę w wynikach badań socjologicznych dość długo, to zaskoczył mnie wskaźnik osób podających się za niewierzących. Był to co czwarty maturzysta. A więc widzimy tutaj, że ten proces sekularyzacji rzeczywiście ma miejsce i on jest faktem społecznym. Jakie wnioski w takim razie powinien wyciągnąć Kościół? Kościół jako władze kościelne z wyników tych badań? Może ja się odwołam właśnie do wyników tych badań, które przeprowadziłem, jeżeli chodzi o księży. Okazuje się, że ci księża, którzy są najbliżej ludzi, najlepiej są oceniani przez młodzież. Czyli nie ksiądz proboszcz, nie ksiądz wikariusz, a katecheta. Dlaczego? Bo z tą młodzieżą spotyka się regularnie 2 razy w tygodniu. I być może niektórzy z nich, z tych ludzi młodych, nie chodzą nawet do kościoła, ale pozytywniej oceniają księdza, z którym mają kontakt, niż księdza abstrakcyjnego. Bo jest ciekawa zależność. Jeżeli się pyta badanych o księży jako o ogół, zazwyczaj oceny są bardziej negatywne. Natomiast jeżeli się pyta o konkretnego księdza, te oceny są nieco lepsze. Czyli taki wniosek, skracać dystans. To jeden z elementów oczywiście. Jeden z wniosków, jeden ze sposobów na to, jak można byłoby wpłynąć na liczbę osób, które praktykują, ale tutaj nasuwa się pytanie, czy warto starać się do tych wyników, do tych liczb, do tych procentów, które obserwowaliśmy chociażby 20-30 lat temu, dążyć. O tym porozmawiamy za chwilę. Ja przypominam, że naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Adamczyk z Katedry Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego KUL. Słuchaczom radiowym dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dalszą część rozmowy na stronę radiolublin.pl oraz na radiowego Facebooka.
śledząc chociażby wyniki badań CBOS-u i obserwując dyskusję wokół tych wyników badań wśród osób, które deklarują przynależność do Kościoła katolickiego, wśród niektórych duchownych, też oczywiście pojawia się pytanie, co zrobić, żeby powstrzymać odejście ludzi od Kościoła, co zrobić, żeby zachęcić młodych do tego, żeby do tego Kościoła powrócili bądź zaczęli chodzić, ale czy warto w ogóle stawiać takie pytania? Czy może to nie jest proces, którego już nie da się uniknąć i należałoby przeformułować myślenie o praktykach religijnych Polaków? Myślę, że to jest bardziej złożone, bo jeżeli przeglądałem statystyki w Holandii, na początku XX wieku były parafie, do których uczęszczało tylko 4% wiernych. Później ten wskaźnik znacząco wzrósł. A więc mówienie, że przeszłość była zawsze bardzo jakby religijna w społeczeństwie, a przyszłość będzie areligijna, myślę, że to nie jest twierdzenie jakby pewne. I w różnych okresach historycznych bardzo różnie się to układało. Jestem przekonany, że jakby potrzeby duchowe są taką stałą antropologiczną. Człowiek potrzebuje duchowości. Najciekawsze pytanie z perspektywy socjologicznej, w jaki sposób on będzie je realizował. Ja odwołam się także do doświadczenia amerykańskiego. Byłem w środowisku, gdzie mieszkało bardzo dużo hipsterów. I tam było dostrzec, jak oni pragną tej duchowości, ale realizowali choćby za pomocą jogi. Oczywiście socjolog nie ocenia, nie mówi, czy to jest dobra, sensowna jakby duchowość, natomiast obserwuje ten fakt i to było ciekawe, jak wiele osób tam chodzi nie tylko po to, aby ćwiczyć, ale przede wszystkim praktykować duchowość. I teraz z perspektywy Kościoła katolickiego rodzi się, naprawdę jeszcze raz powtórzę to pytanie, dlaczego choćby młodzież nie chce realizować swoich potrzeb duchowych, które ma w Kościele katolickim? I myślę, że to jest klucz do odpowiedzi. W takim razie, co powinno w Kościele katolickim się zadziać, żeby odpowiadać na potrzeby młodych osób? Znowu nawiążę do badań, które przeprowadziłem. Młodzież miała możliwość w wielu pytaniach otwartych udzielać odpowiedzi i starałem się znaleźć klucz. I sama młodzież go jakby podpowiedziała. Są dwa elementy niezwykle kluczowe dla księży i Kościoła katolickiego, a mianowicie autentyczność i duchowość. To są dwa elementy jakby oczekiwane przez młodzież w stosunku do osób duchownych. Co ciekawe, jeżeli pytałem się, czy ksiądz powinien wykazywać się heroizmem, choćby w kontekście pandemii koronawirusa, młodzież mówiła, że nie. Może mieć swoje lęki, może się bać. Oni nie oczekują czegoś nadzwyczajnego, natomiast chcą, aby ksiądz żył tym, co głosi na ambonie. Żeby był jakby prawdziwy, szczery, żeby nie miał podwójnej twarzy. I przede wszystkim również skoncentrowany na duchowości, na elementach religijnych. Bo nie oczekuję od niego, żeby był ekspertem w wielu dziedzinach życia, ale żeby był ekspertem w sprawach duchowych. Teraz chciałabym się odwołać jeszcze, jakby rozwinąć kwestię potrzeby duchowości. Jak to jest? Czy przypadkiem też patrząc na deklaracje osób, które utożsamiają się bądź już nie utożsamiają się z Kościołem katolickim, czy każdy rozumie pojęcie ateizmu? Czym ateizm jest i w których momentach jest on błędnie postrzegany? Właśnie chodzi mi o takie zarzucenie praktyk religijnych w Kościele katolickim, ale z drugiej strony szukanie tej duchowości w innym wymiarze. Tak może po prostu najprościej mówiąc, kim jest ateista? Ja bym bardziej tutaj starał się odpowiedzieć na pytanie, że ten ateizm ludzi, których badamy, on nie zawsze jest jakby do końca przemyślany. Choć niewątpliwie dużą rolę odegrały książki Dawkinsa i wiele osób, choćby młodych, dostrzega jakby sprzeczność pomiędzy nauką a religią. I wówczas, kiedy mają ten dylemat, bardzo często jakby wybierają naukę. Ale przyznam, że jeżeli, to jest oczywiście rozmowa na inny czas, jakby analizy Dawkinsa
jeżeli byłyby rozwinięte bardzo mocno w kontekście jakby nauk przyrodniczych, zawierały bardzo jakby słabe rozumienie kwestii teologicznych. Czyli żeby jakby dyskutować na ten temat, trzeba mieć także duży zasób wiedzy odnośnie religii. Natomiast żyjemy w społeczeństwie tak szybkim, tak dynamicznym, że na przemyślenie wielu kwestii brakuje czasu. Natomiast ja tutaj się odwołam już do osobistego doświadczenia, bo spotkałem także osoby, które uważały się za niewierzące. I byłem nawet świadkiem ich umierania. I wielokrotnie, kiedy ich odwiedzałem, oni mówili, jak wam, ludziom wierzącym, jest dobrze, bo wy umieracie, macie nadzieję, a ja umieram, jestem przerażony. Był to człowiek bardzo jakby świadomy swojego ateizmu i on robił wszystko, aby rozpoznać prawdę, nazwijmy to, o swoim życiu, natomiast ewidentnie nie potrafił. Natomiast ten jego wybór ateizmu był bardzo świadomy i uważam, że autentyczny, uczciwy. Tak, podsumowując już naszą rozmowę, jeszcze chciałabym wrócić do kwestii tego, jak Kościół może, jak Kościół powinien odpowiadać na te tendencje, czy chociażby liczby podawane przez CBOS tak w takim ostatecznym rozrachunku powinny być powodem do zmartwień, czy jednak wyzwaniem, może trochę nawet przyjemnym wyzwaniem do podjęcia? Zgadzam się z panią redaktor. Przede wszystkim nie wolno się bać badań socjologicznych, bo wydaje mi się, że niektórzy boją się usłyszeć prawdy, bo przede wszystkim liczby nie kłamią, to po pierwsze. Po drugie, one wymuszają reakcję. Najłatwiej jest powiedzieć, że nie ma problemu, cały świat jest zły, młodzież nie jest forna, a więc jest to wina nie nasza. Natomiast jest to problem złożony i każdy w tej kwestii ma coś do zrobienia. Teraz refleksja Kościoła powinna iść w kierunku właśnie jakby zagospodarowania tych potrzeb duchowych, szukania jakby nowych form dotarcia. Proszę zobaczyć, jeżeli Kościół proponuje modlitwę różańcową, to szczególnie ludzie młodzi patrzą na to z dystansem. Ale jeżeli ktoś mówi o mantrze i o powtarzaniu pewnej modlitwy, jakby w obszarze innej religijności, zaczyna być to atrakcyjne. Tu znowu powracamy do tego wątku, a mianowicie, że potrzebujemy tej duchowości, natomiast ta cały czas prezentowana przez Kościół katolicki dla ludzi młodych jest już passé. A więc szukałbym nowych form, nie przyzwyczajał się do starych rozwiązań. Dla zobrazowania, Kościół apostolski po Panu Jezusie bardzo szybko zmienił język aramejski, którym posługiwał się Pan Jezus, na język łaciński, żeby dostrzec przesłaniem ewangelicznym do jak najszerszej grupy ludzi. Zmienił stolicę chrześcijaństwa z Jerozolimy, gdzie umarł Pan Jezus, na Rzym, aby dotrzeć do innych ludzi. Dlatego, jakby nie zmieniając istoty, warto szukać nowych form wyrażania duchowości po to, żeby docierać do nowych ludzi. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był ksiądz dr Tomasz Adamczyk z Katedry Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dziękuję serdecznie. Również. Dziękuję bardzo. Życzę dobrego dnia. Ja również dziękuję za uwagę. Iwona Kosior przed mikrofonem. Do usłyszenia.